Jego magnificencjo, szanowni zebrani, będę mówił prawdę i tylko prawdę. Natomiast jeżeli chodzi o tytuł referatu, od razu chcę wytłumaczyć, że to jest tytuł z zawartą tezą. A teza ta brzmi, że w butelce dobrego wina jest junktum między tym, co jest ziemskie, a co niebiańskie. I ja będę starał się dziś w czasie tego odczytu tę tezę udowodnić. Mam nadzieję, że przedstawię to w sposób jasny. Będę starał się unikać języka hermetycznego, geologicznego, choć oczywiście głównym aspektem tego wątku są czynniki geologiczne, budujące podstawę całego łańcucha od podłoża aż do tego corpus delicti, które znajduje się w winie. Tutaj mam pilot. To jest naturalny ciąg, można by powiązać, łączący podłoże geologiczne, czyli skałę, poprzez rozwiniętą glebą na tej skale, potem winoroślą uprawianą na tejże skale i finalnie winem, które uzyskujemy właśnie z owoców winorośli. Taki jest bardzo logiczny ciąg, więc wszystko zaczyna się od skały, wszystko zaczyna się od geologii. Z mojej strony patrząc, no to tutaj ta relacja między winem za pośrednictwem gleby jest ewidentna. Francuzi nawet twierdzą, że gleba jest duszą wina i tak też jest. Natomiast drugim czynnikiem, tym niebiańskim, pozaziemskim, to jest oczywiście atmosfera, wszystkie procesy atmosferyczne, które nazywamy zjawiskami klimatycznymi, a które ucierając się wspólnie z tym, co daje nam Ziemia, produkują nam glebę, dają nam glebę, która jest najważniejszym tym czynnikiem dla winorośli, a dalej idąc dla wina produkowanego na danym terenie o danej charakterze budowy geologicznej. Oczywiście te wszystkie składniki i te czynniki wychodzące i z ziemi, i spoza ziemi, one rzeczywiście przez cały proces naturalny, a potem również przez proces fermentacyjny, notabene fermentacja jest najstarszym procesem znanym człowiekowi, najstarszym procesem biotechnologicznym, bo najstarsze wina mamy sprzed około 8000 lat. Ta fermentacja to był pierwszy proces, podkreślam, gdzie Homo sapiens wykorzystał naturę procesów biotechnologicznych do własnego celu. No i zostaje to, co w końcu, co jest najważniejsze, taka esencja, czyli smak i aromat. I to wszystkie one po prostu syntetyzują te wyjściowe składniki, o których mówiłem wcześniej, czyli począwszy od skały z jednej strony, a z drugiej strony od warunków klimatycznych. Króciutko, pewne skały ogólnie rzecz biorąc mają swoją powieść, jeżeli chodzi o jakość wina, o szczepy, które są przywiązane. Ja tylko podaję jeden z przykładów, mianowicie jeżeli chodzi o terytorium francuskie, szczep Gamay jest bardzo przywiązany do gleb rozwiniętych na skałach granitowych, a wino, które jest tam produkowane, też jest bardzo charakterystyczne, bo ma pewne znane własności, to jest jednym z nich takich typów win, tamże produkowanego jest wino Beaujolais, powszechnie znane. Jako drugi przykład pokazuje gleby rozwinięte na skałach wulkanicznych. Młode skały wulkaniczne, takie jak na przykład na Węgrzech Tokaj, na Słowacji też zresztą mamy te wina, one się cechują dużym promieniowaniem cieplnym, idącym od ziemi. Więc to jest bardzo istotne, bo mamy dwa źródła ciepła. Jedno to jest źródło słoneczne, ale drugim źródłem jest źródło promieniowania ziemskiego. I to właśnie w skałach wulkanicznych, młodych skałach, znaczy co ja mówię młodych, no kilkumilionowych lat, dla nas to są młode skały, one mają ten strumień energii idącej ziemi bardzo duży i tam powiedzmy czynniki te endogeniczne odgrywają bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o parametry gleb sprzyjających winorośli.
To są ogólnie takie rzeczy, które się przyjmuje, ale powszechnie znane, a z granitów mamy takie wina, na skałach wapiennych takie wina i tak dalej, ale to jest czynnik jakościowy. Ja natomiast będę troszeczkę starał się Państwu pokazać, że nie tylko jakość, ale również metody naukowe pozwalają nam udowodnić ten związek pomiędzy winem z danego rejonu, który oczywiście jest zdominowany przez pewne charakterystyczne cechy litologii, skały i tak dalej, a rodzajem i jakością wina. Ten aspekt został zauważony przez Francuzów po raz pierwszy. No wiadomo, oni mają długie tradycje, więc też mają swoje doświadczenia i wprowadzili taki termin terroir. Terroir to jest termin, który objaśnię później, ale on z definicji, jakby można powiedzieć, implikuje, że dany rodzaj wina, jego cechy jakościowe, cechy charakterystyczne są sine qua non związane przede wszystkim z podłożem geologicznym, na którym te szczepy w danym rejonie rosną, i z mikroklimatem. I oni ukryli ten termin terroir. Są dyskusje, o których króciutko potem powiem, między Starym Światem, głównie Francją, a Nowym Światem. Ale generalnie ten termin doskonale funkcjonuje, bo on definiuje nam wszystkie czynniki lokalne decydujące o winie produkowanym na danym terenie. W następnej części wykładu chcę jeszcze Państwu pokazać, że również metodą mędrca szkiełkiem i okiem możemy również udowodnić pewne aspekty i cechy wina, stosując metody mineralogiczne, geochemiczne, powszechnie stosowane w naukach geologicznych, ale tutaj jest konkretnie sfokusowane na badania wina. Troszkę powiem o historii winoroślowatych, bo to też jest ważne. One się też pojawiły nie aż tak dawno i jak ewoluowały, więc króciutko. No i potem parę słów na temat tego, jak można wino roślowate, czy nawet i wina konkretnie, wykorzystać do rekonstrukcji zmian środowiskowych, głównie klimatu w naszej dalszej i bliższej przeszłości. I teraz może przejdę już do tego terroir. Francuzi terminem terroir obejmują podłoże geologiczne, czyli skały, gleby rozwinięte na tymże konkretnym rodzaju skał, warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne, bo one też są związane z rodzajem skał. Inaczej na przykład wody gruntowe zachowują się w skałach piaszczystych, inaczej w skałach wapiennych i tak dalej. Rzeźba, która jest uzależniona również od budowy geologicznej, to też jest ważny czynnik, to staram się Państwu to udowodnić. Klimat. No i wreszcie ten ostatni czynnik, to znaczy kulturę albo tradycję uprawy winorośli i produkcji wina na danym terenie, na danej jednostce terroir. Więc po kolei króciuteńko Państwu będę to przedstawiał. Jeżeli chodzi o ten termin terroir, to powiedziałem, że jest pewna kontrowersja. Ten termin, czyli związek między lokalnymi warunkami geologicznymi, czy generalnie brzmiąc lokalnymi warunkami środowiskowymi, wprowadzony w Starym Świecie, jest negowany przez, no powiedzmy, uprawiających winorośla, czy przez winiarzy z Nowego Świata, którzy nawet twierdzą, że ten termin to jest przejaw galijskiego spisku. Ale ja postaram się udowodnić, że nie mają racji, i będę starał się tutaj reprezentować jednak interes Starego Świata, tym bardziej, że dzięki Uniwersytetowi zresztą, czy dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem Bordeaux-Trouin, w latach 90. miałem możliwość spędzenia tam bardzo intensywnego czasu na badania, w tym również... W tym również chciałem dodać na degustację wina.
Ale badania były rzeczywiście skoncentrowane na zagadnieniach geologicznych, ale miałem okazję w zasadzie poznać całe zachodnie i południowe budowę, szczegółowo budowę geologiczną zachodniej i południowej Francji z wszystkimi jednostkami terroir tamże wydzielonymi. Więc ten zarys jest taki. Natomiast ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że skąd to wynika ta kontrowersja? Oczywiście tam wchodzą pod względy merkantylne, konkurencja i tak dalej, ale przede wszystkim zupełnie jest inny czas tradycji geologicznej między Nowym Światem a Starym Światem. I jeżeli chodzi o Francję szczególnie, oni mają przecież setki lat doświadczeń, czy tysiące nawet lat, prawie tysiąc lat doświadczeń, więc zupełnie inne doświadczenia w stosunku do tych, powiedzmy, co najwyżej stuletniej, 70-letniej historii winiarstwa w Nowym Świecie, więc te doświadczenia są zupełnie inne i też wyniki tych doświadczeń również są, łącznie z poglądem na związek między terytorium, a między winem z danego terytorium. Ja podam tylko parę przykładów, takich znanych, powszechnie cytowanych, gdzie ten związek jest ewidentnie widoczny między jakością wina. Pierwszy to jest obszar Szampanii i proszę Państwa, dane terroir, ono cechuje się unikalnymi parametrami jakościowymi, ilościowymi. Szampan jest jednym z takich, ich przykładów jest dużo, ja pokażę tylko dwa, w tym szampan. Szampan, proszę Państwa, produkowany jest wyłącznie na terenie Szampanii i to nie na całej, tylko tam, gdzie mamy kontakt, tu podkreślony czerwoną linią, między skałami trzeciorzędowymi o innej litologii, a niżej leżącymi wapieniami kredowymi. I powstaje specyficzny, unikalny układ, że te materiały z trzeciorzędu zsuwają się po zboczu, tworząc mieszankę z tym, co jest niżej, tworząc niepowtarzalną mieszankę glebową, która z kolei jest doskonałym substratem dla uprawy winorośli, z których z kolei produkowane są wina te musujące, szampańskie. I to jest jeden z przykładów. Drugi przykład, jeszcze bardziej przekonujący, że jest ten związek powiązań między podłożem geologicznym a rodzajem wina, to są wina z rejonu Corton w Burgundii. To jest wzgórze, które po kolei, tak jak warstwy w torcie, zbudowane jest z różnych, od góry idąc w dół, z różnych skał i oczywiście towarzyszy temu też zmienność taka glebowa i to, co widzimy potem również z poszczególnego skrawka danego stoku mamy różnego rodzaju klasy wina. Ja krótko tylko powiem, że wina generalnie dzielimy na wielkie, to jest te Grand Cru, one stanowią 1% tego wszystkiego, co się produkuje. Potem mamy wina pierwszej klasy, potem wina lokalne, no i takie wina, które kloszardzi zwykle pijają, to są te takie zlewki mieszane, te 65%, ale one są, one wbrew pozorom są bardzo dobre, bo ja też je kosztowałem i nie byłem zawiedziony wielokrotnie. Natomiast wracając, proszę Państwa, do tego przykładu z Corton, wzgórze Corton, to tam macie Państwo, nie będę wchodził w szczegóły, bo dla większości, ale tylko powiem, że jest zróżnicowana litologia. Wapienie, jakieś tam margle, łupki, znowu wapienie i tak dalej. Ale jeżeli popatrzymy teraz, jak się układa ta zonacja jakości win i charakteru, to idealnie ona się nakłada na budowę podłoża geologicznego. Tam, gdzie jest ten lasek, to wiadomo, to są skały wapienne, tam nie ma, gleba praktycznie jest spłukana i tak dalej, więc tam jest las. Ale niżej już mamy zwietrzeliny, mamy gleby z poszczególnych skał. Jeżeli Państwo popatrzycie, najwyżej mamy, to są właśnie te Grand Cru, te wielkie wina, Corton Charlemagne, Karol Wielki, to jest białe. Niżej, gdzie tych margli jest więcej i warunki topograficzne są oczywiście również inne, mamy też wielkie wina czerwone.
Potem mamy wina czerwone już niżej schodząc, też pierwszej klasy. No i wina lokalne, one są już w samej dolinie na płaskim terenie. Więc ten przykład jest powszechnie cytowany jako przykład tej, jako dowodzący zależności charakteru i jakości wina od podłoża geologicznego. Teraz pokażę, jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli chodzi o Stary Świat, wszelkie, przynajmniej we Francji, to jest bardzo mocno przestrzegane, wszelkie zabiegi agrotechniczne są zabronione. Natomiast jeżeli chodzi o, i po prostu jaki jest dany rok, takie dostajemy wina. Mówimy o wina z dobrego roku i tak dalej. Wszystko to jest uzależnione od tego, jak w danym roku się ukształtowały warunki pogodowe i tak dalej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych praktycznie produkcja wina ma charakter zaawansowany, bardzo zaawansowanej technologii. Są czujniki, jak tutaj Państwo widzicie, które regulują nawilgocenie gleby, skład minerałów i tak dalej. Gdzieś ubędzie, to są po prostu wina przemysłowe. I generalnie rzecz biorąc dotyczy szczególnie win amerykańskich. Więc jest ta zasadnicza różnica. Jeszcze, bo ja uprzedzę troszeczkę, proszę zwrócić uwagę, że gdyby to było w Europie, to winnice byłyby usytuowane tam na tych wzgórzach. A tu one są w dolinie, na płaskim terenie. Dlaczego? Dlatego, że nie zbiera się tam ręcznie, tylko zbiera się mechanicznie. I to jest następna różnica. Oczywiście oni mają procesy różnego rodzaju zaawansowane technologicznie, żeby polepszyć jakość win, mieszają i tak dalej, ale to nie jest problem na dziś. Ja chcę wyłącznie przedstawić, że geologia ma wpływ większy niż by się wydawało na jakość win. Podłoże geologiczne to jest, jak już powiedziałem, istotą jest gleba. I króciutko, Państwo sobie wyobrażają, że gleba powinna być żyzna. Przeciwnie, jeżeli chodzi o winorośla, tak wyglądają typowe gleby. Na pierwszy rzut oka wyglądają po prostu jak rumowisko skalne i tak rzeczywiście jest. Natomiast winorośla mają tą, tak wyglądają na przykład gleby, czy rejonu Chablis na Wapieniach Jurajskich, tutaj rejonu Bordeaux, Médoc. Widzicie Państwo, że w takim tradycyjnym ujęciu żyzności gleby, przydatności do uprawy, no to na pierwszy rzut oka to niemożliwe rzecz, ale jednak systemy winoroślowatych, systemy korzeniowe są przystosowane do bardzo głębokiej penetracji, do kilku, nawet do 10 metrów i do zaopatrywania samej rośliny w to, co ona potrzebuje. Więc zresztą one mają bardzo specyficzne funkcje fizjologiczne, systemy korzeniowe roślinowatych i to, co my nazywamy nieżyznymi glebami, są znakomite dla winorośli. W efekcie oddziaływania, jeszcze tylko przypomnę, tych dwóch czynników głównych, czyli budowy geologicznej i klimatu, mamy wypadkową, charakterystyczną dla danego terenu, dla danego terroir, o charakterystycznych, czyli gleby o charakterystycznych, niepowtarzalnych warunkach fizycznych w danym miejscu. Co jest bardzo istotnego? Nutrienty. To, co już powiedziałem, że korzenie się tam zaopatrują w nutrienty. Jeżeli chodzi o geologiczne, to najważniejsze są pierwiastki. Wapień, magnez, potas, aluminium, żelazo. I one pochodzą ze skały. Są transportowane głównie w formie jonowej w roztworach wodnych. To króciuteńko. I teraz pH gleby, bo ono też zależy od tego, co zwietrzało. I oczywiście od drugiego czynnika, czyli roztworu, jaką są wody meteoryczne czy wody gruntowe. Więc jeżeli chodzi o warunki pH, to winorośla wymagają bezwzględnie win od słabo kwaśnych do neutralnych. Nie znoszą win, nie znoszą gleb kwaśnych. A takie gleby kwaśne dominują w strefie tropikalnej. Tam mamy bardzo dużą ilość opadów, bardzo dużą produkcję organiczną, rozkład te gleby są generalnie kwaśne, dlatego Państwo nie znajdziecie dobrego wina z strefy równikowej. Wszystkie wina pochodzą albo na północ, albo na południe od tejże strefy równikowej. Jeszcze są pewne drobne różnice, gleby bardziej kwaśne dają wina takie bardziej rześkie, gleby alkaliczne, wina, które ja preferuję, to znaczy wina bardziej ciężkie, czerwone. I takie mamy generalne różnice, więc ta zależność, jak Państwu pokazałem, jest.
topografia terenu. Też zależy od geologii, bo w zależności, czy mamy skały osadowe, płasko leżące, czy wychylone, czy mamy skały inne, granitowe, to ta topografia jest inna, zróżnicowana. Jeżeli mamy wychylone skały, no to powstaje stok i teraz jest problem, czy ten stok jest ustawiony pod słońce, do słońca, czy odwrotnie, bo to z kolei implikuje nam zmienność mikroklimatyczną. Jakie to ma znaczenie? No stąd, że to chodzi o intensywność promieniowania słonecznego akumulowanego na jednostce powierzchni. W strefie równikowej, czyli jeżeli promienie słońca padają pod kątem prostym, widzimy jaka jest gęstość. Bo to jest przedstawione tutaj, jaka jest gęstość tych promieni słonecznych na jednostkę. Jeżeli natomiast, i tak jest na równiku, jeżeli się odsuwamy na południe, na północ od równika, to wtedy te promienie padają pod kątem i ten sam strumień w efekcie, dochodząc do powierzchni, jest rozłożony na o wiele większą powierzchnię, czyli jednostkowy budżet cieplny jest gorszy. Tu widać różnicę, na przykład 342 przy 90 stopniach wata na metr kwadratowy, przy 45 stopniach to już jest tylko 242 waty. No i co teraz zrobić? My jesteśmy gdzieś koło 50, Kraków leży na około 50 stopniu, czy Polska Południowa szerokości geograficznej. No przydałoby się ten kąt troszeczkę zbliżyć do kąta prostego. No, ciężko to zrobić. Jedyną metodą jest wykorzystać warunki lokalne, czyli stoki. I to te stoki, które są ustawione, stoki głównie południowe, południowo-zachodnie. I w ten sposób niejako oszukujemy ten efekt szerokości geograficznej, bo na stok to promieniowanie pada pod bardziej korzystnym kątem. Tam macie nawet Państwo przeliczniki. No i tutaj dla szerokości 60 stopni jest takie przykładowe przeliczenie. Latem stok o nachyleniu 30 stopni, czyli taki rzeczywiście częsty, daje jest około 8% cieplejszy, tak to co najmniej, niż stok połogi. W październiku nawet ta różnica wynosi 30%. I też dlatego, proszę Państwa, w Europie winnice są usytuowane, szczególnie w Niemczech na przykład i we Francji, na stokach, bo w ten sposób likwidujemy ten efekt szerokości geograficznej, zbliżamy nasz kąt padania słonecznego do 90 stopni, do tego najbardziej efektywnego. Zresztą w Niemczech winnica się nazywa Weinberg, czyli góra winna, bo to stąd, że większość była nich usytuowana na zboczach gór. Więc i tego proszę Państwa, w Stanach nie ma, z tego co już mówiłem, ze względów technologicznych. Parę słów na temat historii winoroślowatych. To są bluszcze, które Państwo znają, to są i te winogrona, które jemy, i winogrona, z którym produkujemy wino. Pierwsze winoroślowate, to one są, bo one się pokazały dosyć późno w historii Ziemi, bo jakieś 150 milionów lat temu, na przełomie Jury i Kredy. Potem miały dosyć złożoną ewolucję, szczególnie miały ciężko w czwartorzędzie, kiedy nasz teren tutaj był przedmiotem inwazji wielokrotnie lodowców i musiały gdzieś uciekać na południe, w refugia, gdzie przetrwały i potem wracały z powrotem na północ. Natomiast te wina, z których produkuje się wino, te dwa gatunki to jest Vitis californica w Ameryce Północnej i ta nasza Vitis vinifera, one praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, rozkwitły i zasiedliły Europę dopiero w ostatnim czasie, po ostatnich zlodowaceniach. Jeszcze jedna rzecz. To, co my mamy, proszę Państwa, na południu w tej chwili, to jest rozmieszczenie w ogóle i tych dzikich, i nazwijmy je szlachetnych. To zauważcie Państwo, że winoroślowate występują wyłącznie na półkuli północnej. Nie było ich nigdy poniżej równika. Więc te wszystkie winnice, które są w Ameryce Południowej, w Afryce Południowej i tak dalej, one mają wszystkie charakter artefaktowy. W dodatku one są zdominowane też przez hybrydy i tak dalej, przez różnego rodzaju procesy technologiczne. Tego problemu nie mamy, przynajmniej w tej części Europy, gdzie mamy warunki klimatyczne zadowalające czy wystarczające dla uprawy winorośli i dla produkcji dobrego wina. Teraz jeszcze Państwu chciałem pokazać to szkiełko, jakim się posługujemy,
naukach, mianowicie mamy geochemiczne metody powszechnie stosowane w innych celach w geologii, ale one są wykorzystywane również dla badania win, po pierwsze jakości wina i po drugie o oryginalności pochodzenia, czyli proweniencji, to się, co się nazywa appellation, contrôlée po francusku. Każdy jak kupuje dobrą butelkę, to patrzy, czy jest AC, czy AOC, bo to jest gwarancja, że to wino jest rzeczywiście z tego terenu. Oczywiście są, wiadomo, można zarobić lepiej, produkując czy wlewając do butelki jakieś wina z innego rejonu albo mieszanki i tak dalej. I metody geologiczne implikowane właśnie, aplikowane do badań wina znakomicie się tam sprawdzają, bo my możemy badać pierwiastki w winie, bo ono powinno mieć stały skład pierwiastkowy, wino z danego terenu. A jeszcze oprócz tego, robi się, proszę się nie przerażać, tylko pokazuję, ile elementów czy pierwiastków się bada, żeby zbadać, czy wino jest rzeczywiście z tego miejsca i czy to jest to wino. No potem się robi różne diagramy syntetyzujące i rzeczywiście się to sprawdza. To są dla win hiszpańskich, tam widzicie, że one się grupują, te kolorki się grupują, ta metoda świetnie się sprawdza, nikt nas nie oszuka. Tylko troszkę trzeba włożyć pieniędzy, żeby te 150 ileś tam elementów zbadać. Najważniejszym są badania izotopowe izotopu strontu stałego, 87 do 86 i on jest bardzo ważny, tak jak i w innych badaniach, na przykład łańcucha pokarmowego i tak dalej, co my jemy, skąd pochodzimy, to możemy tą metodą zbadać. Tak samo w przypadku wina, bo jest między innymi ciąg, takie założenie, że on się rzeczywiście sprawdza, że no, to są tylko przykłady prac w wysoko notowanych czasopismach z listy filadelfijskiej, ale jest zasada taka, że jaki jest sygnał izotopowy strontu w skale w podłożu, taki powinien być sam w butelce. I tak jest. I to jest taki tracer, czy tam metoda śledzenia, czy po drodze ktoś nie zamienił i tak dalej, czy rzeczywiście z tego podłoża, z tego terenu, z tego terroir to wino pochodzi. My też w naszym instytucie, ja konkretnie też takie prace prowadziłem, prowadzę i one rzeczywiście doskonale funkcjonują, między innymi dla Beaujolais, bo mieliśmy tam no, taką prostą zależność, po prostu studentka pracowała przy winobraniu, i jednocześnie potem zbierała rzeczy, które tu z korzyścią dla nauki opracowaliśmy i dla właścicieli winnicy również. A dostaliśmy bogaty materiał, od razu dodam do badań. Teraz wino jako wskaźnik zmian środowiskowych. Ja już mówiłem, że metodami paleobotanicznymi jesteśmy w stanie zrekonstruować. Te wina są przywiązane do pewnych warunków klimatycznych, niewątpliwie. No bo na Syberii nie rosną dzisiaj, nie rosną, tak jak powiedziałem, na pustyni, więc może precyzyjnie rekonstruować warunki klimatyczne. Ale dla bliższych nam odcinków czasu wino może być wykorzystane do rekonstrukcji zmian klimatycznych w Europie z bardzo dużą dokładnością, przynajmniej co do zmian, czy do temperatury wiosny, czy lata. Mianowicie mamy tak we Francji kalendarz win, tak się to nazywa, mianowicie w księgach miejskich, ale głównie w klasztorach od około 1360 roku zapisywano skrupulatnie rozpoczęcie zbiorów winorośli czy winogron. Te rozpoczęcie, ono da się przekładać potem, jak już nasz czas pomiarów w XVIII wieku, można było je skorelować i przeliczyć z dokładnością do ułamka stopnia i można było zrekonstruować właśnie te temperatury, gdzie nie było aparatury jeszcze wcześniej, w średniowieczu. I to macie Państwo taką krzywą zmian termicznych od około 1360 roku aż do czasów, gdzie te pomiary były możliwe, aparaturowe. Wiemy też skądinąd z badań paleontologicznych, wiemy, że najstarsze wina i archeologicznych pojawiły się głównie w górach Taurus. Tam to są w tej chwili, to jest tak zwana sucha zona, prawda? Z winem jest problem, ale wtedy tam się narodziło wino. Pierwsze fermentacje tam się odbyły, wiemy z naczyń, one są datowane na około 7-7,5 tysiąca lat, bo zachowały się resztki wina w naczyniach i taka metoda archeologii biomolekularnej
pozwoliła stwierdzić, kiedy te najstarsze wina człowiek już produkował i gdzie. Potem z obszarów właśnie, głównie w wschodniej Turcji, zresztą to jest charakterystyczny, czy bardzo znany obszar, jeśli chodzi o domestykację w ogóle roślin uprawnych, w tym winorośli. I stamtąd on ekspandował na obszar śródziemnomorski, różne były dzieje tego wykorzystywania, no, głównie w czasach rzymskich i tak dalej. Potem były okresy kryzysu, największy kryzys w Europie to był, proszę Państwa, w czasie małej epoki lodowej, od XIV wieku aż do końca XIX wieku. No ale jeszcze wracając do tego obszaru, z tym obszarem się wiąże niewątpliwie bardzo ważny aspekt fenomenologiczny, bo on jest zapisany w księgach biblijnych. Mianowicie to jest góra Ararat. I Państwo wiecie, co się stało na tej górze, mianowicie po potopie. Na tejże górze wylądowała Arka Noego. I to, co wiemy w pierwszych zapiskach, co Noe zaczął robić, zaczął hodować winorośl, uprawiać winorośl i produkować wino. Źle się to skończyło, jak Państwo wiecie, dla niego. No, a niektórzy przypuszczają, że w ogóle podział ludzkości w tym momencie nastąpił. Trzy rasy pojawiły. Semy, Chamy i Jafety. Jeżeli chodzi o księgi żydowskie, to oni mają dalej pociągnięty ten wątek, ale to nie jest na dzisiaj temat. Może kto inny przejmie w przyszłym roku na ten temat rozważania. I to króciutko na temat historii nam najbliższej. My wiemy z badań archeologicznych, że winnice były znane są z X wieku na południowo-wschodnim stoku Wzgórza Wawelskiego. Z czym się to wiąże? To się wiąże z tym panowaniem czeskich przemyślidów, którzy z południa nam tutaj zaimportowali tę kulturę. Potem mamy jeszcze inne, też importowane u benedyktynów w XII wieku. Mnisi z Lotaryngii wprowadzili winorośle i produkcję wina. No i mam jeszcze trzeci w rejonie krakowskim, Srebrną Górę. Te tradycje są tam krótsze, ale od XVII wieku aż chyba do ostatnich lat, z tego co rozmawiałem z obecnymi użytkownikami, to zresztą największa współczesna winnica w południowej Polsce, tamże wina były produkowane na dużą skalę. Zmieniła się sytuacja po rozbiorach, dlatego że ta część Polski przypadła Austrii, gdzie Austria miała swoje wina, ale przede wszystkim wina tańsze węgierskie. To był zresztą, przypominam, okres tej małej epoki lodowej, więc tutaj nie bardzo te warunki klimatyczne były sprzyjające. Ale po tym nastąpił upadek w czasie rozbiorów. Wino, które pito w owym czasie, głównie to było wino Tokaj, importowane z Węgier. No i w ostatnich, powiedzmy od około 2000 roku, doszło do odnowienia upraw winoroślnych. Mamy ich bardzo dużo już w tej chwili, chyba z kilkadziesiąt w samej południowej Polsce, w małopolskim i w podkarpackim. Więc ten zaczęła się, jakby można powiedzieć, nowa historia wina. Taka anegdota jeszcze co do Tokaju, bo on w czasie, kiedy no, dominowali w Europie ci, którzy nas rozebrali, to wino było najbardziej popularne na dworach. Czy to na dworze cara, czy na dworze austriackim, czy też na dworze Fryderyka Wielkiego. I nawet jest taka anegdota, którą będę potem starał się troszeczkę dostosować do dzisiejszego spotkania. Mianowicie Fryderyk Wielki był namawiany przez swojego kucharza, żeby pił ten Tokaj. I powiedział tak, że jego wysokość, człowiek został wygnany z raju nie przez picie, a przez jedzenie. Także jego magnificencjo, będę wnioskował o to samo. Dziękuję. No i króciuteńko, mamy wina geologiczne, to jest taka zbiórka różnych tych nalepek. Mamy bogatą literaturę, w naszej bibliotece zapraszam na kampus, jeżeli Państwo wzbudziłem u Państwa jakiś interes. No i na koniec bardzo ważne, muszę Państwa ostrzec, ale inny mądry człowiek, nie minister, powiedział troszkę inaczej, co nie koliduje z tym,
terminem. Dziękuję bardzo.